Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Menelcrafta. Dziś zrobimy coś więcej niż budowanie. Ostatnio w naszej bazie sporo się zmieniło i chyba nie działa mi ta farma bambusów. Ale to bez znaczenia, bo dziś zajmujemy się Netherem i dziś wyruszymy na ten piekielny dungeon, który jest zaraz przed naszym portalem. Myślę, że to będzie ciekawa sprawa zwiedzić ten dungeon, bo w piekle byliśmy dość mało. Tutaj mamy portal, a tutaj mamy dungeon. Szkoda, że wygenerował się on aż tak blisko portalu. Według mnie jest to troszeczkę za blisko. No ale trudno. Co to jest? Spore. Co to jest za efekt? Zarodniki. Zarodnik w zasadzie, bo spore to by były zarodniki. Jak się zesrałem, ja pierdolę! O! Moje serce! O! Jak się wystraszyłem! Czym wy jesteście, gnoje? Ja pierdziel, ale jak się wystraszy... No dobra, teraz już mniej. Dobrze, że to bumerangi gówno mi robi. W ogóle, co ją znaleźć w tym dungeonie? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Złaź ze mnie! Pało niemyta. No 15 życia to jest spores. Nie, to są blazy jakieś. Nie, spores. No dobra, ale idziemy dalej. Dokąd ja mam dojść? O! Snecka! Diaksiki! Żelazny miecyś, neterowe brodawki. Pytanie, co ja mam tutaj znaleźć? Kolejna snecka. Niezniszczalność 3, fajna sprawa. Ale straszny jest ten dungeon. Spore bubble. Weźmy to. Coś mi tu jęczy. Okej, to jest to gówno. Nie, ja idę w podziemia. Tu jest fajnie w podziemiach, to mi się podoba. Tylko pytanie, co ja mam znaleźć? Kolejna ksynecka. Złaź ze mnie, gnoju. Nie wiem, tym razem może spróbuję iść w górę. Bo ta budowla, widzę, że w górę też się pnie. A na dole nie ma nic ciekawego raczej. Poza skrzyneczkami. Ciekawe co... Ło! Oni byli... statuetkami i się zamienili w potworki. Ciekawe. Tu mam takie wieże. Gdzieś tu będzie wejść... wyżej! Ja pierdzielę, ale idzie się przestraszyć tego. Dawaj, dalej. Nie wiem, może się wkopię do góry. Brodawki. Och, kurde! Gro! Jak ty mnie straszysz? Serio straszna jest ta gra dzisiaj. Tam jest jeszcze coś, ale to jest takie zwykłe. Nie wiem, tu nie ma żadnego ukrytego skarbu, ani nic. O tyle? Nie było duże wyzwanie. Było straszne. Synecka. Dobra. O, to jest kolejna synecka. Super. Niezniszczalność kolejna 3. Świetnie. Przyda się. A ta wieża, ona się wydaje taka najwyższa. Ona jest pusta. Tam jest jeszcze jedna psyneska. Zobaczmy, co tu będzie. Nie, tu pod spodem nic nie ma. To jest zwykły środek jak każdej innej wieży. Dobra. Bierzemy kolejne rzeczy.
Zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj też jest skrzyneczka, więc skrzyneczkę se zbieramy. No, ale to takie sobie te dropy tu są. Nie ma tu raczej nic do tego mojej uwagi. Spójrzmy, czy tu jest coś jeszcze? Tego typu jakaś budowla? Tu coś było. To. To jest twierdza, czy co to jest? Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. To też wygląda jak budowla. Tu jest twierdza. Ale ja nie chcę takiej standardowej twierdzy. No idźmy tu zobaczyć to. Zrobimy sobie taki czarny waypoint. Zobaczmy, co to będzie. Waypoint jest, będzie w tamtą stronę gdzieś. Och, jak fajnie, jesteś ochrony przed upadkiem, nie wiem ile, 4 chyba. No, 4. Fajne. Przydaje się bardzo. Mogę skoczyć dosłownie zewsząd. Chociaż ta ochrona przed upadkiem, ile tam było na tym enchancie, 10 chyba, też byłaby fajna u tego ziomeczka z enchantami. Nie, tego nie zbieram. Nie ma większego sensu zbieranie tych rzeczy. To mogę podnieść. A, i założyłem sobie ochronę na ogień, na buty. Więc teraz nic mi się nie będzie już działo. Mogę sobie chyba pływać nawet w lawie. I powinienem być bezpieczny. Więc fajna sprawa. Fajnie, że będziemy mogli się rozwijać, jeśli chodzi o nasz sprzęt. I inne rzeczy. Gorzej będzie natomiast, jeśli... Jeśli będzie trzeba przenieść się na nowe itemki, na jakieś mocniejsze itemki, to wtedy może być słabo, jeśli chodzi o craftowanie nowych rzeczy. Enchantowanie nowych rzeczy. Leveli nie mam. A teraz nabiłem nawet 20 level. W sumie to nieźle. Nawet może być. Będzie trzeba iść też do nie do piekła. Będzie trzeba iść do cave'ów o żelazo. Żelaza mam mało. A żelazo zawsze w cenie. Szczególnie jeśli chcemy automatyzować sobie wszystko. I szczególnie jeśli chcemy mieć więcej golemów. A chciałbym mieć na tyle golemów, żeby nie musieć się przejmować w nocy, że coś mi wejdzie i pozabija villagerów w mojej wiosce. Więc będzie trzeba je na pewno potworzyć. No ale na to jeszcze przyjdzie na pewno czas. Szukam tego punktu. Dobra, tu jest coś. No to jest chyba to samo, w czym już byłem. Dokładnie tak. Dokładnie to samo. Więc ja pospieram chyba tylko te górne skrzynki. Oj. Dobra, nie, idę stąd. Nie chcę tu być. Ło! Czym ty jesteś? Scorcherer! Scorcherer! Wow! Wygnoję! Scorcherer! Chodź tu, gnoju. Coś ty z siebie wydropił. Purple Blaze! To jest potrzebne. Nie wiem do czego, ale Purple Blaze jest potrzebny do czegoś. Dobra, magma kuby zostawiam. I idę do... Jak dobrze, że ja pomyślałem, żeby sobie ten enchant założyć. Że jakby nie ten enchant, to już by mnie nie było. Już byście mieli po serii, bo ja bym już nie chciał. Nerwy by mi puściły chyba. Dawaj, ziomek, wchodź. Idziemy do góry. W tamtą stronę to mamy, więc idziemy tam. Baby piglin. Zdychaj. Żadnej litości. Litość, co to w ogóle jest? Jakaś tam litość. Nie ma takiej opcji. Nieznane mi słowo. O, tam jest jeszcze jakaś budowla. Ciekawe. Wyjść z tego Soul Senda. O, dobra. Ja chciałem podsadzić sobie pod ten, ale jednak nie musiałem.
Tu nic nie ma raczej na tym. Ale tam jest coś fajnego, jakaś budowla. Więc idziemy do tej budowli. Ale jestem zajebisty, nie? Mogę sobie pływać w lawie. Kozak ten enchanty. Szkoda, że w lawie się tak wolno pływa. Może dlatego tak często się w niej ginie. Jak się już do niej wpadnie. Dawaj te emeraldy. Emeraldy, ważna sprawa. No cóż to tutaj jest? To jest jakaś zwykła chata. Ja pierdolę! Jak się zesrałem, kurwa. Nie wiem, to jest chore. Sąsiedzi będą myśleli, że jestem pojebany do końca. Jak się wystraszyłem. Jeszcze bardziej niż wcześniej. O, zawał po prostu, zawał. Dawaj to, to jest Blood Gem? Chyba jest. Zobaczmy, co się robi z Purple Blaze'a. Z tego się robi Scorching Sword. 20 obrażeń. Na czym ty jesteś? A, to jest Formerly Netherite. To jest ta jedna sztuka, co ja ją mam. Czy z tego Formerly Netherite? Tak. Dobrze. Ja mogę zrobić miecz, który ma 20 obrażeń. Muszę tylko znaleźć drugiego takiego fioletowego mobka. Okej. Okay. No to ja go szukam. Teraz to muszę go znaleźć. To koniecznie. Jak tam moja zbroja, trochę po dupie dostaję. Przydałoby się też znaleźć klatę, tą, która nie znika po śmierci. I wy sobie nie myślicie, że ja jestem tutaj jakimś kozakiem. Dlatego, że w Divine RPG są tak przesrane bossy, że na tą chwilę nie jestem jeszcze na nie gotowy. Zdechłbym na nich, na spokojnie bym zdechł. No znowu, serio. No ile można? Za ciepło mi. Nie lubię lawy. Dobra, idziemy dalej. Mamy pająka. Czy tam jest Enderman? Chyba tak. Jeśli jest, no to trzeba go zabić. Potrzebuję Enderpearl na portale. Ciekawi mnie, czy te portale mogą działać pomiędzy światami. Jakby ktoś z was zauważył, skąd ja wziąłem ten Formerly Netherite, to możecie mi powiedzieć, bo chyba jakaś fajna ruda jest. Zobaczmy. Jak to było? Purple Blaze i z tego Purple Blaze robi się ten mieczyk. 20 dni bajżu. Thoridite Inot. Z czego to wykopać? To. Thoridite Block. Ok, czyli to jest taka jakby... przypomina bardzo wyglądem... zwykły... Netheryt. Więc myślę, że... nie powinno być problemów z rozpoznaniem tego. A Blood Gem? Zobaczmy. Blood Gem, o. Czy ty jesteś jakąś dobrą rudą, Blood Gem? Nieskończoność użyć 9 obrażeń. Deflektor, to jest chyba tarcza. No tarczę to się da raczej ładną z tego zrobić. Ale tak to chyba nie jest, co nic wartego uwagi. Ten Blood Gem, no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tam jest twierdza. A ja muszę znaleźć drugiego tego fioletowego mobka. Nawet nie pamiętam, na jakim biomie go znalazłem. Możemy pójść w stronę twierdzy. Pytanie, czy ja chcę się wkopać? Nie wiem, możemy spróbować przejść tędy. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi to miejsce. Na, donikąd, do dupy nas doprowadzi to miejsce, super. To się kopiemy.
Przydałoby się więcej modów na nowe światy, na przykład Lion King mod, ale bym sobie zagrał w Lion King moda. Ale on był na te stare wersje, na te bardzo stare wersje. Na tak starych wersjach to za bardzo grać się to nie chce. Mi się tak najlepiej grało na tym 1.12, myślę. Normalnie znalazłem nettery. Co jest? Na takiej wysokości? Super, dobra, ja nie narzekam, nie? Jestem zadowolony. Świetnie. Jest kolejny postęp. To może któryś z tych modów robi, że na takiej wysokości jestem w stanie znaleźć nettery. Nawet nie może, a na pewno. Ja jestem tego pewien. Bo nettery raczej nie występuje na tych wysokościach, na których ja obecnie jestem. A jest, byłem na 48 wysokości, więc myślę, że nie mogłem go znaleźć. Jest taki kolejny dziwny ten. Jest ten domek chyba, który mi wybuchł, albo jakiś inny. Ja chciałem na tego villagera prawym kliknąć, a ja chyba kliknąłem na łóżko. I dlatego to wybuchło. Ale tak się przestraszyłem. Ciekawi mnie, czy mój mikrofon w ogóle to wychwycił, czy ściszył ten mój wrzask. Potworna forteca. Czyli ja nawet nie miałem... nie byłem jeszcze w twierdzy. Ciekawie. Ale mam Blaze Rody, znalazłem. Już jakoś twierdzy nie potrzebuję na tą chwilę chyba. Tutaj tak jest chyba pusta jak zawsze. Nie widzę, żeby coś było. Diaksy. Dobra, diaksy, idę po diaksy. Diaksy ważna sprawa, to trzeba wziąć. Nawet dwa. Ile wypadło? 16, ale 16 ja mam razem z tymi, które nazbierałem w tamtym dungeonie. Więc tego nie policzymy, ile tego mam. No wejdźmy sobie tutaj. Tutaj jest jakieś wejście. Jest takie, jakie zrobiłem ja. Włazimy tutaj na blazy. Spawner blazów nie będzie nam potrzebny, bo blaze rodów mam już dużo. 21 sztuk. To w zupełności mi wystarczy, a w podki jakoś nigdy się nie bawię. Znaczy pewnie z wami się pobawię w podki. Jedyne podki jakie robię to tak naprawdę podki na szybkość. Innych nigdy nie robiłem. Nie widziałem w tym większego sensu. Ale zawsze można porobić coś po prostu, żeby mieć. Czy tam jakieś leczące, czy coś, to zawsze wszystko można pokorzystać z tego. Głowa mi wypadła jeszcze. No po prostu nie wierzę. Więcej farta to ja mieć nie mogłem. Pytanie, czy ja coś chcę z tej twierdzy. Nie sądzę, żeby tu było coś fajnego. Ja myślę, że możemy wracać na bazę. Póki co to ja tych szkieletów zabijał nie będę, nie widzi mi się przez... Dobra, poszczęściło się. Nie widzi mi się przez tydzień farmić tej głowy w obecnej chwili. Więc ja myślę, że po prostu mogę sobie wrócić do portalu. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Słyszę, że ta nieostrożność, jak stracę kiedyś te buty, mnie zgubi. Więc ja wam dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Dajcie koniecznie znać, jeśli macie pomysły na następne odcinki, bo ja się strasznie wciągnąłem. I nawet tak, nieważne jak długi byłby wasz pomysł do zrealizowania, i tak bardzo chętnie bym to zrobił. Więc możecie mi dawać, oczywiście nie dawajcie mi jakichś skomplikowanych budowli, bo ja za cholerę nie potrafię budować. I ten domek, który zbudowałem tutaj na serii, to jest mój najpiękniejszy domek w życiu. Wystarczy tylko spojrzeć na moje domki w innych seriach czy na streamach. Tam albo budował Mikołaj, albo budowałem ja i bardzo długo przebudowywałem te domki i z reguły były brzydkie. Więc dajcie mi jakieś takie fajne sprawy, niekoniecznie budowanie. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia. No i cześć.